Na razie nic tutaj nie ma, ale mają powstać nowe mieszkania. Tak prezentuje się planowane na granicy Sosnowca i Katowic osiedle. Kolejny inwestor chce skorzystać ze specustawy Lex Developer i wybudować około 100 mieszkań. Jak zwykle w przypadku takich inwestycji mieszkańcy są przeciwni. Czy to naprawdę jest tutaj potrzebne w tym miejscu? Z kolei, jeżeli chodzi o samą dzielnicę Szopińce i Burowiec, to jest straszny temat. My już teraz mamy mało zieleni, już teraz mamy mało miejsc. Deweloper w swoim projekcie zaproponował, że tak powiem, przestrzeń rekreacyjną o wielkości dwóch szeregówek, które planuje wybudować. Mieszkańcy nie chcą tej zabudowy, bo osiedle ma powstać tuż za ich płotami. Poza tym wskazują, że taka inwestycja grupy Pietrzak uniemożliwi wykonanie zapowiadanej wielostrady, która ma połączyć Katowice z Sosnowcem. Przeciwnicy osiedla rozdają w mieście takie ulotki. Choć wielostradę widać nawet na wizualizacjach, to pokazują, że na mapie nie wygląda to tak kolorowo. I tu mamy zakręt 90 stopni jeden, 90 stopni drugi. Z całej inwestycji wielostrada została wypchnięta, tym samym nie spełniając parametrów wielostrady. Wniosek dotyczący budowy mieszkań tuż przy tak zwanym osiedlu zimowym w Burowcu został złożony na początku tego miesiąca. Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele. Liczony jest ten czas 60 dni, kiedy to Rada Miasta Katowice musi podjąć uchwałę. Od tego, co zadecydują radni, będzie zależało, czy grupa Pietrzak dostanie zgodę na budowę mieszkań. Jednak nie oznacza to, że wielostrada w tym miejscu nie zostanie wybudowana. Najpierw musi powstać koncepcja. Ma zweryfikować, jaki jest stan prawny, jakie są możliwości prawne, możliwości finansowe i wszystkie te aspekty dotyczące właśnie powstania tego odcinka wielostrady. I dopiero po przygotowaniu tego opracowania przez tą firmę, którą wybierze Metropolia do tego zadania, będziemy mogli tak naprawdę rozmawiać o szczegółach, o tym, jaki będzie przebieg tej wielostrady. Na razie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otworzyła oferty w przetargu, który ma wyłonić firmę odpowiedzialną za wytyczenie połączenia Katowice-Sosnowiec. Mimo planów inwestora, Metropolia planów nie zmienia. Byliśmy w kontakcie również z projektantem, jeśli chodzi o to osiedle, które miałoby powstać na przebiegu drogi rowerowej. Mieliśmy zapewnienie, że będzie tam umiejscowiona 4-metrowa droga rowerowa, która będzie spełniała standardy wielostrady. Wkrótce przetarg ma zostać rozstrzygnięty. W tym samym czasie może okazać się, która strona bardziej przekonała katowickich radnych. To oni będą musieli opowiedzieć się po stronie mieszkańców lub dewelopera.